Hello people, elo elo, z tej strony Venom Lazarus, Dungeon Defenders 2, Peter i niedługo może będzie Mardard, więc... Hello people, tak jest, gramy kolejną mapkę, szybko, nie ma czasu. Jedziemy co, Nimbus? Nie, już był. Nimbus był... Czyli Little Horn Wally. Ach tak, Nimbus to było to. No dobra, no to jedziemy, no. Słuchajcie, no co będziemy się obijali? Nie należy się obijać. Nic nowego nie zrobiliśmy ostatnio, w sensie, żeby wam pokazać, więc... to jest to. Wilder. To jest, kochani, mapka, którą bardzo, ale to bardzo boli na poziomie hard, tak, i wyżej. Tak, to jest bardzo bolesna mapa. Bo jest rozległa, po pierwsze. To jest raz. Druga sprawa... Może się tu będziemy bronili. Po co ja to robię? Czekaj, obrotówki przecież mam. Okej. 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 Peter, którą stronę bierzesz? Tą jak zwykle, chyba nie? No tutaj, te trzy, myślę. Dobra, a ja biorę... Jak to trzy? No tutaj jedną i tutaj te dwie. Tutaj postawimy tutaj kolesia. I tutaj sobie zabezpieczymy się tak. Tutaj tak. Tu tak. A tutaj Petera zabezpieczymy też trochę, bo tutaj musimy tą jedną stronę na spółkę wziąć. Ty przede wszystkim tamte weź, tamte. Środek sobie zostaw na później. Ja mogę stać na razie na środku, nie? O. Pod tym względem jest to... Fajne są te słupki. Można się ustawić na nich. Okej. Tu jedna... I może tu jedna... I już nie mogę nic. No dobra. Power level właśnie. Niektórzy będą się pytali, o co chodzi z tym PWR. Czekaj, jak to się robiło? Tutaj. Widzicie, każda karta ma i PWR. To jest tak naprawdę punkty uzbrojenia waszego. Jakoś tam liczone przez, że tak powiem, przez grę. No i co? No na tej podstawie jest wiele rzeczy liczonych. Widzę, Peter, to już się zabezpieczyłeś. Tylko pamiętaj, żeby tu z tyłu postawić jeszcze kulkę za tymi. Zawsze za obrotówkami musi być kulka. Przynajmniej jedna. No tu jesteś dobrze ustawiony. To tylko tam, jeżeli możesz kulkę. I tak naprawdę tam masz zamknięty temat. Mapka jest fajna, mapka jest fajna. Zauważcie, że co mapka idziemy coraz bliżej zamku, który jest... Gdzie jest zamek? W którą stronę jest zamek? Tam chyba. Chyba tam, no. Bo nie widzę go z perspektywy tej. A nie, chyba tam. Tam to? Tam to? Tam. No, a może to tam? Rzeczywiście, no tam, to. No dobra, ty. No to na co czekamy? Jedziemy. Ja tak zastanawiam się, czemu nic nie działa, ja zamiast G naciskałem F. Tak, kurna. Klikam, mówię, co ten Peter no, się ociąga. Uj, jaki ostrzał. Ja nic nie muszę robić, No ja w sumie też. Wiecie co, pójdę na jedną stronę. Oczywiście tych mogę. Tak dla statystyk. Tutaj jest najgorsza ta przy tej bramie, więc muszę często tu zaglądać. Między oczywiście w grze można upgrade'ować też podczas walki, tylko znacznie wolniej to trwa. Szczerze, oni już są twardsi, nie? Szczególnie orkowie, ci duzi. Ale nadal pikusie. No pikusie, ale wiesz... O, smoczek. Smoczusiek! Teraz. Tych małych nie wybijam, tylko tych dużych. To wiesz.
resztą się zajmą wieżyczki, nie? No nie ma po co. Dobra, pieniążki. Bez was się czuję jak przepędzony pies. Dostałem level. To jest wojownik, tak? Jak wojownik. No tak się zastanawiam. Tutaj dwa, tu i na krytyki. O. Próbuję zbalansować troszeczkę te punkty, ale wiecie, nie jestem w tym dobry, nie jestem jakiś ten, to de facto no pewnie są całe wiecie, strony przeznaczone buildowi, w sensie jak, co ustawić, żeby być bardzo OP. Ja to robię for fun, więc wiecie, tak, się tak naprawdę to ja się tu nie orientuję dokładnie, jak to zrobić. Znaczy wiem co do czego jest, nie, ale... I widzę, że jak zaczynam ginąć, no to więcej w życie trzeba iść i tak dalej, nie? Ciekawe jak tam Peter, czy jeszcze, myśli w sensie to, co ustawić, żeby działało. Peter, ile masz życia? Ale na DPS-ie czy na... Na DPS-ie. 6800. Czekaj, gdzie to się patrzyło? Czekaj, tu na górze, 6800? Widzisz, a ja 8256! Aha! Z naciskiem na 6. No ja bardziej w damage'a poszedłem. No właśnie widzę. Ja też teraz w damage'a muszę pójść. No dobra, to słuchaj, panie, cześć, słuchaj, mam tajemnicę. Naciśnij G. Dobra. Ale słabnij się! O. Patrzyłem jeszcze, mam 22 punkty do wydania. Uuu, ostrawo. Dobra, teraz chyba na upgrade'ach się skupię. Ty tam tylko wiesz, to na z tyłu jeszcze jedną tą wieżę, kulkę, nie? Tam masz słabo, tam 4 kulki są tylko. I tyle tak naprawdę. To jesteśmy zabezpieczeni. Upgrade. Uga buga. O, kratę im zatrzasnąłem na głowie. No dobra. No gdzie idą? A, idą wszędzie. Ale już więcej stworków zauważ. Chlast! To mi się podoba. Mi się cholernie na wojowniku podoba to uderzenie w glebę. Widzimy ten niebieski przedmiot. Niebieski przedmiot. Idziemy po niebieski przedmiot. Nie zapominaj, Peter, tylko że się te obrotówki łatwiej niszczą, nie? Spoko. Okej. No dobra. Teoretycznie wypadałoby tu i tu, nie? I resztę tam z tyłu. To mnie martwi tutaj. No. Okej. To nie ma co reperować, dobra. Trzy z pięciu, dobra. Fala 3 z 5 to jest jeszcze pikusiowa. Dawaj, Peter. Pokażemy im. Albo oni nam, słuchaj. Ale ktoś komuś pokaże na pewno coś. Wait a moment. O, pietoś, to kurna kiepsko ci idzie, kurna, z tym upgrade'em. Zaraz ci pomogę. Dobra, trochę levelu. Czekaj, tu upgrade. No powiem ci, że już twardawi są. Trzeba zwiększyć obrażenia, już widzę. I najlepiej jakiś item dobry znaleźć. No, to by się przydało. To już upgrade'owałem. A tu za mało mamy. Teraz będzie imana. Już jest imana. Dobra, czekaj, które to było? To. Się upgrade'uje. Zbierzemy towar. Przy bramie mi tam się...
wywersują, ale ginął! Oj, prawie już. Widzisz, kurde, czyli trzeba dobrze upgrade'ować zawsze kuleczki inne takie, bo widzę, że to ma duże znaczenie. No tak. Bo te obrotówki nie są aż takie pakerne. A ten co tutaj, kurna, zgubił się? Ej, no! To ty myślisz, że ja latam? No kurde, podrzucił go do góry i się cieszy, a ja tak do góry się patrzę tylko. Czy widział ktoś latającego ogra? Tylko jedno, co miałem zawsze do zarzucenia, jeżeli chodzi o tego typu gry. Ja rozumiem, że to jest specjalnie zrobione dlatego, żeby było jak najwięcej komputerów działało, nie? Już jestem. A siema Mardart, siema Mardart. Więc patent jest tego rodzaju. Dlaczego mimo wszystko nie dodali grafiki HD? Znaczy Full HD. No, HD tu jest. Mardarcie, czy dostąpisz zaszczytu i, że tak powiem, w obronie... gdzie my właściwie jesteśmy? Drogi widzowie, gdzie my jesteśmy? Sesję. Dlaczego? Bo mi jej nie widzi. No to poczekasz sobie. To na następnej mapce. Nie no, kończymy już tą 4 z 5, więc wiesz. Więc zjemy. Spoko. Co tam, Mardarcie, słychać? A nic, kolekcji to właśnie nie wiem. Widzowie chcą wiedzieć, what the fuck u ciebie? Po staremu. Tak jest. Dużo pracy, mało czasu wolnego. Czyli dużo się Mardart obija i mało pracuje, tak. Tak to tłumaczyć należy? Ale to jest ta nieoficjalna wersja, miałeś jej nie mówić. A nie, nie, no dlatego jest nieoficjalna. Ty, już opancerzone te schodzą. Jak one się nazywają? Gnomy? Orki. Nie, nie, orki to są te duże, zielone. Gobliny. Z takimi pancerzykami widzę. No dobra, nie, nie jest źle, nie jest źle. Okej, tam się upgrade'uje. Właściwie już mi się nie chce zmieniać na tego. Na buildera. Hupa! O Jezu, ile idzie. Normalnie jak w masło. Ale co jak w masło? Peter! Co żeś zrobił, że przeszli? Gdzie przeszli? No. Czyżby znowu zapomniał o jakiejś drodze? Nie, przebili się. Nie. Środek. No to chyba nie u mnie. To TF? Zauważyłem się czasami bugi, on przechodzą przez te... nie, Pitusz, twoją rozwalili obrotówkę. Tak? Albo jej nie było w ogóle, może. Tu! Tu! Nie, zaraz, to się robiło C. Tu! Okej. Postaw na schodach, na schodach. Mhm. Upgrade'ujemy od razu, na ile się wlezie. No, Peter, zapomnieliśmy o takim kluczowym punkcie. Dobrze, że tam jest barykada jeszcze dalej. No, myślałem o jednej, ale... No dobra. To już jest przesada. No i znowu nie mam many, no. Jestem biednym człowiekiem bez many! Money. Miałem laga. Cofnęło mnie. Ile masz many? Całe 92. Mogę ci 33 rzucić. To nie jest głupi pomysł, tylko poczekaj. Zbieram, o Jezus, ile pieniążków. Dobre pieniążki. Mana. What the fuck? Ty, no to nie było śmieszne. No gdzie ta mana? A, to już. Jaką śmieszną tarczę masz? Dziękuję. No bezpieczeństwa zaupgrade'uję to jedno miejsce tutaj. Zaraz to czy to? Ciężki wybór. To. No dobra. G.
I mamy bossa. Dzisiejszym bossem jest... Krystalisk. Tak. Pan Kryształek idzie do nas. Postawiłeś co trzeba, tak, regeny, te sprawy są, dobra. To jest pan Kryształek. Pan Kryształek jest wkurzający, bo jak się schowa pod ziemię, to jest prawie niezniszczalny. Ale dostaje. Pan Kryształek wygląda jak piesek. Bo już się zakopał. Ale dostaje, zobacz. Ty, a co on robi ogólnie rzecz biorąc, jako potwór? No nie wiem za bardzo. No właśnie wrażenie. Jakoś... Ma dar? Nie ma Mardarta, może go. Au. Ja tutaj po mieczyk. Dobra. Jak sobie to radzą? Całkiem nieźle. A, bo to ostatnia fala! Hej! Tak. Okej. U mnie czysto na moście. U mnie w sumie już też. Prawie. Oj, jeszcze tutaj duzi. No i koniec. O, to ta barykada, widzisz? Z tym takim czymś. No to, że tak powiem, nas uratowało. A, bo to wejście do karczmy jest! No i proszę Państwa, jaki dostanę kuferek? Metalowy. Srebrny. Drewniany. Hehehehe. Dajcie legendara! Kiepski level 13, no ale... Właściwie... Możemy pójść do karczmy, zobaczyć co za levele mamy. Oczywiście następną mapkę pójdziemy z Mardartem na przykład, żeby było trudniej. Nie rozumiem tego Greatest Finds. Najlepsze znaleziska. Znalazłem dużo niebieskich, a kurna mi się zielone wyświetlają. Bez sensu. Albo szare. Dokładnie. Hello! Dokładnie. Dobra. Zaraz wracamy i będzie następna mapa. No i jesteśmy z powrotem. Jest już Mardart, tak. I jedziemy na następną mapę bez ogródek tutaj, bez ogródków. Następna będzie, czekajcie, bo to co to było teraz, Peter? Tron Room? Nie tak daleko, czekaj, to był Liter Hornwalley? Tak. Tak, co karczmy broniliśmy, dobra, teraz Greystone Plaza. No to jedziemy! Jak fajnie szybko wrzuciło nas do gry. Czasem jest to szybko, czasem nie, kochani, to nie ma standardu, dobra. Peter, znasz to. To ja idę do siebie. To idź do siebie. Wod mi stąd. Oj. My tu mamy zabawy na tej mapie, słuchajcie. Pierwszorzędne. Dobra. Więc tak. Oni idą z tej strony. A, ja mam obrotówki. Ja ciągle zapominam, że ja mam obrotówki. 8 i 8. Czy to przypadek, że obrotówkę mam pod 8? Nie sądzę. Dobra, 3 szkielety mi starczą. Na początek? Na całą grę. Dobra. A wy się bawcie, gdzie chcecie. Bawcie się, dziewczyny, bawcie. Dobra, tu. A jak ktoś chce, mogę dać 23 many. O, szaleńcze. No ja mu rzucam na ten sprzeciw. Kto? Komu? No ty. Ja? Ja! No jak nie Peterowi rzuć. Dziękować. Bo tu jeszcze tu się by przydało jakoś zabezpieczenie małe walnąć. Fajna jest ta beczka, lubię ją, bo można na niej postawić wieżyczkę. Mardart, kciuchcio. Mardart już wie, o co chodzi. Dobra. To co, tak? A, jeszcze pokażę, gdzie idą. No, czyli tak, idą tutaj.
tutaj, no to tu się zabezpieczyliśmy. Tu idą tędy, to jest z tej galerii będą dostawali fajnie w pierdzieli, na końcu tutaj. Tutaj my musimy bronić tego miejsca, o tego blokady bramy. Peter, o kuźwa, Peter, zaszalałeś. Ktoś zdetonował pułapkę właśnie. Peter, jak... Peter. Peter, wszystko się tu pali. Dobra, Peter się zabezpieczył. Pamiętajcie o tym latających gnojkach, nie? No to już mam na nich. A ta droga to co? To tylko jeden ten będzie stał? Okay. Nawet nie dojdą do niego. Aha, no dobra. I tutaj idą stąd, ble, ble, ble i tak dalej. Co jest ważne? W każdej mapie, bo ja nie zapomniałem powiedzieć, jest takie coś pośredniego. Jeżeli tego nie obronimy i nam to zniszczą, to dodatkowa droga się odblokuje. Ujuj, szybko słabo. I na tej mapie są takie dwa miejsca. Tak, dlatego trzeba je też bronić, bo jest wtedy niefajnie. No dobra, jedziemy. O, jej, zgadnijcie co na początek mam. Jupi! Smoka. Dokładnie, ujuj, smoka. Jak to ostali wszyscy? A ja zgadnij co mam na początek. Karzełki! Nie, pana książkę. Pana książkę? Pan książka musi dostać. Pan Peter, książka miał musi... na początek? Ogry. Ogry. Pan książka musi zginąć. Tyle wam powiem. No jest nas trzech, jest normal, ale już trochę ich trzeba się nachlastać, żeby... Znaczy wiesz... Chodzi o ilość uderzeń na jednego. Czyli mają więcej życia. A ty masz lepsze. No ja też mam słabe. No więc o co chodzi? To, ja oczywiście. Dziwny. Cześć, smoku! Hola! Takie uderzenie w glebę oczywiście powoduje, że ile są zamroczeni i to się bardzo przydaje. O, cholerny smoczek. Czemu tak brzydko mówisz o smoczku? Smoczek? Ale to taki doustny smoczek? Dobra, wiecie coś? No nie wiem, ty jakiegoś tam smoczka, nie? Wiesz co, bardzo mi się podoba w tej wersji, że już nie utrudniają tak jak kiedyś słapa, nie? No, F1, F2 i ty. Dokładnie, bo kiedyś trzeba było wrócić się do Forge'a, zmienić postać, szybko postawić i zdążyć przed odliczaniem czasu. A teraz to... Tylko teraz to pikuś. Teraz to tylko F1, F2, F4. Tak? To masz pod F-ami jest? Mhm. A to nawet nie wiedziałem. Jeszcze jedno walniemy. A nie, trochę za daleko. Ale jakoś tak bez sensu to postawiłem! Peter, po co ci tyle aur? Bo one mały zasięg mają. Na razie jeszcze. No bo Peter, słuchaj, pytasz się po co mu aury, no, chce być człowiekiem świętym. A na świętość trzeba zarobić. O, to jest dobre miejsce. Dobra, panie, odpalaj pan. No zaraz, panie, no już teraz tylko upgrade, no. A tam, zabezpieczone tam odgórnie, wiecie? Tak. No, jedziemy! Uh-huh. Dawaj smoka! No czy... Żartowałem. O, ja mam. Nie będę spoilował. Nie chcemy smoka. Tym razem ja dostanę smoka. No i ja. Ja też, ja też. Ja to mówię, u mnie to jest tradycja rodzinna, smoki. Dobra, ale fajnie jest zrobione, wiecie co, że tak, że jest mapa, jest jakiś na końcu boss w formie na przykład smok i później jest akcja tego rodzaju, że później jako normalnie stworek to jest, tak jakby ze smokami, nie? Mhm. Fajnie to zrobione, bo mi się to podoba, że to takie wprowadzenie, żeby się nauczyć nowego potworka. Albo z kryształkami. Albo z kryształkami, no tak. Tak będą kryształki, znaczy chyba na poprzedniej mapie był, nie? Tak, ale to był w formie bossa. Więc teoretycznie od tej mapy powinien się też normalnie pojawiać. Znaczy chyba tu nie wiem, czy będzie kryształek. Chyba tu już było. Na pewno następny. Tak. Co tu się dzieje, panie, panowie?
W sensie nic złego, tylko w sensie śmiesznie rzeczy, bo dużo ich. Dobra, o. Idę, smoki dwa, tralala. Jesus. Jak zwykle, kurde, u mnie najwięcej, no. Venom, biedaku. Mana, dawaj manę, a tu. Dziękuję. Nie ma many. Jeden upgrade, nie ma many. Dobra, G. Tylko nie zapominać o słapach, nie? Chyba, że ma ktoś dwa many. Ja mam. Czekaj, u Mardarta jest tyle pieniążku. Dobra, dwa many to już sobie znajdę. Już trochę za późno. Jedziemy na maksa. W tych góralskich lasach. Kuźwa, co tu się dzieje? Ile mnie nie ma? Dobra, jest dwa many. Pan Książeczka przyszedł do mnie. O, panie Książeczko, nie ma. I chlast! Właściwie to trzeba zebrać manę i coś upgrade'ować znowu. 50 many. Pan Książeczka odważył się jeszcze raz wyjść? To będzie jego koniec. Że time jest słabe. To ta kuźwa biblioteka do cholery? No. Czyżbyś nie oddał książki do biblioteki? Najśmieszniejsze? Ja nie chodzę do biblioteki, ja kupuję książkę. Ha, ha, ha. Masz się czym chwalić. Jaki burzy, nie? Mardarta, kiedy byłeś w bibliotece ostatnim razem? Chyba jeszcze w podstawówce. No widzisz. Dobra, pozbierać dobroci. I upgrade'iki zrobić. Będzie dobrze, albo źle. Fajnie ten kurna zielony stworek jest. No dobra. Dupi, rupi. Upgrade'iki. Tu upgrade'ik. Jeden upgrade'ik tu, jeden tam. Tralalala. Miałem nie śpiewać. I tu. Dobra, i upgrade'iki zrobione. I dziękuję. Next, please! Peter, budzimy się. Dzień dobry, Peter. Aaaa, u Petera smoczek. Był. Nie, przyszedłem po monety, no. I nacisnąć dynamit przy okazji. Petera wysadziłem zamiast tego. Znaczy, wiecie co śmiesznie by było, jakby te super pułapki dodatkowe jeszcze nam obrażenia zadawał, jeżeli wleziemy w nie. Mogłoby być ciekawe. No nie, przez przypadek kurna wlazł i... Nie, przez przypadek kogoś wysadziłeś. No nie. To już wiem, kto by najczęściej ginął w ten sposób. Mardart? Venom? Mardart? Venom? Mardart! No to Venom. Ako! A Peter, kogo obstawiasz? Siebie. Peter? Chucia! Peter! Arnie? On nawet nie grając by dostawał. No! Panie, no ja nie latam! Dobra, gdzie tutaj? Na środku coś było. Się zmyło. A, tu idą jeszcze, dobra. Niech zgadnę, pewnie pan książeczkę zaraz. Nie. Klub. A, jeszcze jedną ważną rzecz, bo niektórzy będą się pytali na pewno, bo to standard jest pytanie. Co robi ta pod dwójką moja, że tak powiem, zdolność? To jest uderzanie starcze, jeżeli jestem w tłumie, na przykład przy wieżyczkach, że dzięki temu prowokuje wszystkie stworki w zasięgu, żeby na mnie się rzuciły, a nie na przykład na moje wieżyczki. Dobre, ale nie zawsze. No. Bo robić za tą zakutą coś, co... Pałkę? Wszyscy biją. Przecież ty byś nie bił.
Da. 5. Ile itemów? Panie. Panie, ile itemów? Ile golda będzie? Dobra, szybciutko. Panowie tutaj, panie. O nie, wybuchające. Ty, te wybuchające skurczybyki, koboldy. Mhm. Już w pancerzykach latają. Mhm. Hamstwo. Nie zwróciłem uwagi. Znaczy nie, no ginąć giną dalej, ale chodzi o to, że wiesz, że na hardzie to nie wiem, czym one będą latały. No później będą, tak, dobrze powiedziane, latały. A nie, to nawet nie na hardzie będą. Jeden z bossów. Ale nie, normalne stworki też. W sensie takie będziemy je siekali, że będą aż latały? Nie, nie, nawet bez siekania będę latał. Dawać mi tutaj coś dobrego. 3, 2, 1. O, pokażę wam, jak to działa. I wszyscy na mnie idą. Uuu, jakaś to będą ma pozbierać monetki. Zbieraj monetki. A ja wezmę się za smoczka, smoczka. Dzień dobry, smoczek. Ała, smoczek. A, tu jest. Dobra. Ktoś mi tu, kurna, przeszkodził. Wszyscy przyszli, kuźwa, tutaj do mojego smoczka biednego, no. Będzie było napisane, że twój. Mój prywatny smoczek. Ale gdzie to było? Bo nie zauważyłem tabliczki. No, nie widziałeś tabliczki? O, panie. No to kurna błąd. Dobra, właściwie nie mam za dużo. No nie, no proszę cię, dwa many znowu. Brakuje. To ma manę! O, czekaj, może to być mana. Nie mam. Dwa many! Ja mam many. Czekaj, może znajdę gdzieś tu w tym. Nie, czekaj. Nie ma many. Czekaj. Dwie sztuki. To są, dobra. Powiedziałem dwie sztuki, a nie 100 sztuk. Ale ja i tak już nic nie mogę. Nie mogę już nic. Peter mówi, że już nic nie może. No dobra, no. Wow. Gdzie idzie? Gdzie lecą bosiki? Mordorto? Jak zawsze u mnie. Nie do końca u ciebie, bo lecą tutaj stąd pewnie. Ile monetek? Ile monetek będę bogaty? Tak. Ktoś znowu wlazł do mnie tutaj. No dobra, niech wejdzie, będzie trudno. Podejrzewam, że jak zwykle ten sam. Być może. Peter! Tak. Ci! Tak. Dobrze. Walcz, Mardart. Pokaż, jaki jesteś koksiarz. Bo leci Wiwerna. Ciężko ci to idzie, Peter. Gdzie jest Peter? Nie, Peter nie walczy. Ja też walczę. A, spadłem! Spadłem! Mardart, bij Hama! Idę! No już jest idę. Tak o kuźwa, książka z tyłu. Dobra, jestem. Już nic nie zainteresowany. To ja się tymi z tyłu zainteresuję za tobą. Nie musisz. No to pan książka tu był, no słuchaj. Dobra, wiwerny, latające wredne małe gnojki. Akurat oni. O kurna, opancerzone już te chodzą? Ogry? Ogra to będziesz miał dopiero na tron runy. Znaczy nie ogry, tylko trolle. Te trolle. Orki. No i jeszcze tu. Jeszcze dwa. Nic nie ma. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Dobra. O Jezu, jaka watacha! Śmieszności. Dobra. Leż. Oj, ty jak zwykle maruderzył Mardarta, bo on sobie nie radzi, no. Nie, bo i cholewa w ogóle. Nie radzi sobie, no to nie było lewa. Później mówi cholewa, no.
Nie, patrząc co tam, ten, Peter ma z aury. Tak, patrzyłeś co tam słychać na YouTubie nowego, nie? Też tak. No. No, no. Czy coś dzisiaj wrzuciłeś? Ale i dostanę drewnianą! Drewnianą! Jej! A ja znowu srebrną. Idź ty, Bardard, kurde, cheaterze. I drewniane rzeczy. Hop, 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 hop. Hop. Dobra, wracamy do tawerny, panowie, wracamy. Dobra. Ale dobrze było, już się zaczyna zabawa, nie? Bo jest ich więcej. Już tak konkrety. A niedługo będzie tak trudno, żeby to przechodzili. Nie wiem kiedy. No, niedługo, nie przejmuj się. Dobra, Jake, zerknijmy itemy. Czy to już jest coś warte uwagi? Jeszcze nie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, ogólnie rzecz biorąc. Po czym to poznaję? Te łapki w gówno, czerwone. No nie ma tu jakiegoś tak, co by głowę urywało. Ale wiecie co? Cell mode. Działajmy, działajmy, Selmut, tak. Dwie zakładki itemów, jak miło. Confirm! Dostaliśmy hajsik. Mamy no, już osie... u mnie coś ewentualnie jedna rzecz, dwie pojawiły. O, jest taki ewentualnie koleś, jak jeżeli coś poza mapę wypadło albo coś, to u niego to będzie. U niego akurat wypadło coś takiego. Czyli wniosek jest prosty. Wniosek jest prosty, nie stracimy itemów. To jest fajne, bo kiedyś jakiś legendar, taki naprawdę mega i nagle taki skuteczny. To było częste. No, jakiś taki fajny coś i wypadło poza mapę i dupa. I smuteczek tylko pozostawał. No, i to bardzo duży. No, jak się człowiek męczył na ten... Ile ja DPS-a mam? No, jakieś 500, 4800, 5500, 5200. No nie jest źle, jestem happy. Peter, na jednym, na tym co? Tu. Spróbuj. Ile masz? Ja mam 400. Czekaj, bo mój 2 liter, kurna, stwory głupi. No, ile? O, 5200. No to tyle co ja. No w sumie 400. Znaczy 4000. No, trochę gorzej, ale to jest jeden item tak naprawdę. 4700. Dobra, kochani. Kaszelek. Odpalaj next. Następnym odcinku, Marta. Następnym. Nie bądź gorącej wodzie kąpanej. Więc mam nadzieję, że się podobało, kochani. Będzie coraz ciekawiej, więc komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Hejka! Hello.